Jeżeli jestem trenerem i zaczynam myśleć, słuchać zawodnika i myśleć zawodnikiem i zadaję pytanie, proszę się skoncentrować. Czy myślę o sobie? O swoich wadach, lękach? Nie myślę. Nie myślę. Jestem świeży, jestem wolny. Nie muszę dawać dobrej rady, nie muszę współczuć i tak dalej. Jestem wolny. Jak się dobrze czuję zawodnik. Czyli zobaczcie, daję wam mechanizm. Co zrobić z sobą? Każdy z nas ma, każdy. Za długo pracowałem zawodowym, żebym nie wiedział, oczywiście poznawałem te rzeczy i tolerowałem. No i zobaczcie, następuje sytuacja, że zawodnik czuje się lepiej i teraz ja nic, popatrzcie, nic nie poradziłem. Macie tu zawodnika, macie tu zawodnika, macie, patrzcie, każdy jest czysty. Każdy nie ma mojej rady, czyli rozumiem plan, koncepcję i tak dalej, ale każdy jest wolniutki, a nie myśli, co trener każe. Żeśmy już zauważyli to w ostatnim okresie u dzieciaków, takich prowadząc, że naraz oni zaczynają ze sobą rozmawiać. Naraz zaczynają być kreatywni w stosunku do siebie. Naraz zaczynają tworzyć to, co ja nie jestem w stanie czasami tworzyć. Ostatnio trener piłki nożnej z Kołobrzegu przyszedł, który w programie realizuje dzieciaki i powiedział, coach, sytuacja taka, że ja założyłem, że oni w trzecim roku będą coś tam ćwiczyć i tak dalej. I puściłem ich. W pierwszym roku to zrobili. Dotrzeć do dziecka właśnie przez cały program. Po to, ile tych turniejów przy tym olimpijskim. Tak. I zawsze na samym końcu grał się o wszystko, zawsze brakowało umiejętności technicznych. Ale to ta bariera się pokazuje dopiero jak grasz o medal. Wcześniej tego nie widać, a do 18 to lat w ogóle. Bo wszyscy podobnie. Jak my tu nie zrobimy postępu w technice, jak nie zrobimy postępu w technice, coraz trudniej nam będzie kształcić mistrzów, ponieważ już w tej chwili coraz lepiej pracują nad tym, nad aplikacjami, nad wszystkim. Tomek może powie wam, w koszykówce pierwszy w Europie zrobiliśmy aplikację, że dziecko sobie otwiera i samo się uczy. I do czego będzie potrzebny trener? Do techniki? Z tego, co mówię, gdzie tam? Do tego będzie się potrzebny, do komunikacji. Dwa słowa zatrzymam się na rodzicach. Nie? Dwa słowa na rodzicach, choć to powinniśmy tutaj siedzieć 5-6 godzin. Ale chcę wam poradzić, w jaki sposób. Metodę znamy. Dziecko przysyła, odsyłam do dziecka. Jest rodzic i przychodzi do mnie. Podstawową rzeczą. Wysłuchuję go do końca i nie podejmuję jakiejś rady, oceny, porównania, obwiniania. Odsyłam rodzica, jak to był ten trener, rodzic przyszedł, przyszła mamusia, tatuś, odsyłam do Jasia. Odsyłam rodzica do Jasia. Po to, żeby ten Jasiu wyjaśnił, ale żebym ja nie stracił autorytetu. Nie wiesz nigdy, z jaką informacją ta matka przyjdzie do dziecka. Czyli ojciec i tak. Nie masz tej pewności, nie masz prawa, w mojej ocenie oczywiście, możesz się nie zgodzić, nie masz prawa się odezwać. Nauczyłem to 25 piłkarzy, których konsultuję nożny, których konsultuję w Dąbrowie. Na początku mieli ogromne problemy, potem już nawet rodzice nie przychodzili, tylko pytali dziecko, jak było. A dziecko wie, co się uczy, bo ma sprawdziany i zaczyna z rodzicem rozmawiać. Te dzieciaki, co z obozu wracały, to one tym rodzicom wyjaśniały wszystko w jakimś sensie i zaczyna być początek zainteresowania rodzica z dzieckiem. Bo o czym rozmawia rodzic z dzieckiem na temat naszej dyscypliny? No o czym? Czy grzeczny, czy to? No posłuchajcie. Ja często mówię, nagrajcie, o czym rozmawiają. Nawet zawodowej koszykówce szefowi szkolenia powiedział, weź kiedyś i nagraj wszystkich asystentów, co mówią, jakie uwagi dają do zawodników. Jaka heca? Bo ja to wszystko słyszę, jak czasami jest. Że nie wiem, o czym mówię. Wszystko tak sobie mówi, co myśli, przez siebie. Coś tam zauważy.
program 325 elementów. Wziąłem trenerów na tym ostatnim kampie i tak dalej. Siedzieli dwa dni. Pokażcie, do której klasy można nauczyć tych 325 elementów. My to robiliśmy na jednym obozie, ale przyjeżdżali tam 150, 160, czyli gdzieś 50, 80 robili postęp. Ale policzcie, od której należy zacząć i w której klasie skończyć, żeby powiedzieć w tej klasie, ja już na to nie będę zwracał uwagę, bo zaakceptowałem, że on tego nie umie, lub poprowadzę go indywidualnym treningiem, lub wiem, że on to umie, bo ma podświadomość. Zaskoczenie dla mnie ogromne. To właśnie tamta szatowa liczyła to. I to byli trenerzy, którzy pracują z dzieciakami. Do trzeciej klasy. Od 1 do 3. Do trzeciej klasy. W 9 elementach, w 325 tych takich szczegółów. Można to nauczyć. Takie proste to jest. No. A my często przez całe życie. I przez całe życie te same uwagi. I przez całe życie patrzę na samą skuteczność postępowania. Ale jestem przy układzie rodziców, nie? Czyli nauczyć to i powiem wam, że raz w miesiącu powinien być sprawdzian umiejętności dzieciaków. Nawet nie muszę kontrolować to. Może sobie oglądać u Tomka, nie muszę to kontrolować, ale dziecko samo powinno wiedzieć, czego się uczy i jak się uczy i tak dalej. I powinno samo się motywować, czyli samo się motywuje, a nie, że ja mówię, motywuj się. I wtedy samo będzie się koncentrować. Będzie się koncentrować. I potem oczywiście, gdzie jeżdżę, problemy z rodzicami. A ja w dwóch zdaniach wyjaśniam wam problemy z rodzicami. W sensie. Nawet czasami doprowadzałem do sytuacji takiej, że rodziców się zaprasza i dziecko uczy rodziców. Robią obóz stacyjny. Rodzice trampki i przychodzą. I ćwiczą. Teraz mamy w sobotę smoki w koszykówce. Będziemy pokazywać cały nasz program i w którymś momencie będzie 20 trenerów przy pokazywaniu naszym, tych naszych uczniów, można powiedzieć, całej naszej koncepcji, nie? I w którymś momencie na 5 minut w każdym obwodzie wchodzą ci trenerzy i dzieci ich poprawiają. To pokażemy w sobotę. Że jakiś szok będzie dla nich? A po to przygotowują, bo za chwilę rodzice tam będą siedzieć dzieciak. No to jest upodmiotowienie naszego szkolenia, naszej sytuacji. Dlaczego o tym wszystko mówię? O upodmiotowieniu. To jest jego odczucie. Jego odczucie. Jeżeli ja, te sprawdziany mają doprowadzić, że to jest jego. Jego odczucie. Lepsze, nie gorsze. Nieważne, że tam jest 16-18 punktów. Ważne jest to jego odczucie. Dam przykład. Bo odczucia trzeba przejść do przeżycia dziecka. Chcę wam to wytłumaczyć, na czym to polega. Oczywiście nauczycielki przychodzą. Profesor, co zrobić? I nauczycielka. Mój 12-latek, jak wraca od babci, czy wraca z szkoły, pytam go, jak było. On mówi, dobrze idzie do drugiego pokoju. Nigdy mi nie powie. Ja mówię, jak to zrobić? Ja mówię, proszę pana, nie zadać mi tego pytania. Nie zadać mu tego pytania. Następna jakaś sesja. Mówi, wie pan, jak ja się namęczyłem, jak on przyszedł od babci, żeby mu nie zadać tego pytania. Ile mnie to kosztowało zdrowia i energii, ale wytrzymałem. Wieczorem kładam go spać, wszystko mi opowiedział, 2 godziny. Zasnął przy mnie, przy tym opowiadaniu. Ja filmu nie oglądałem, ale rano wsiedliśmy w samochód, dalej opowiadał. Czyli doszedł do odpowiedniego przeżycia. Powiem ten kluczowy moment. 18 lat, treser. Strasznie, ciężko. Kara po kasie, wszystko i tak dalej. Leszek nie pamięta i tak dalej. I na razie jestem na Mistrzostwa Świata. Gramy mecz z Chinkami o wejście do czwórki. Plan już mieliśmy zrobiony, bo 8, jak ja lubię te plany, 8, nie? No. Uwielbiam. Wszyscy zadowoleni i tak dalej, bo się rozliczy. I wejście do 4. Chinki. Wicemistrzynie chyba olimpijskiej i tak dalej. No strasznie silny. System szkolenia wszystko. I nie wiedziałem, co zrobić. Ci asystenci to wszystko świeżutki, tacy. Myślą tylko, jak tutaj popływać na basenie, iść do sauny i jeszcze inne rzeczy zabezpieczyć.
I sam. Na końcu pamiętajcie, zawsze jesteście sami. Zawsze jest, i jestem ten sam. Wziąłem radę drużyny, chodź. Mówię, pamiętaj Sylwia Gawrysiak wtedy. Ja mówię, chodź. Ustalcie 5 spraw, jak chcecie grać z tymi Chinkami. Weźcie kasety, wtedy kasety były jeszcze nie te jak teraz. Usiadły na karce i przyniosły te 5 spraw. Rano trening, ja mówię, Sylwia, tam po strecinku, po tych jajach niby stretching, nie? Następuje, pierwszy w Polsce wprowadziłem stretching, pierwszy w Polsce zrezygnowałem ze stretchingu, nie? Z wyjątkiem na końcu treningu, nie? No. Ale to nie temat wykładu. No i teraz na tym treningu krótko, 45 minut, nawet niecałe, powtórzyły to, co są gramy. Koniec, wtedy jeszcze nie było kwart, koniec pierwszej połowy. Wiecie, co zrobili? Na 2 minuty przed końcem skoczyły pressingiem na te Chinki. W życiu jako trener bym nie podjął decyzji, wyszkolone, wybitne Chinki, podjąć decyzję, bo rozwalą mnie 2 kozłami. I złapały 12 rzędowych punktów. Same, to było ich. Przerwa w szatni. Wyrzuciłem tych wszystkich asystentów, bo to oni siedzą za plecami i pompki tylko robią, nie? W sensie takim, że to jest niezmiernie trudne. Jak już biorę to ich, utrzymać ich minę z tyłu, to jest trudniej niż skoncentrować graczy, nie? Przeżyliście, macie to też, sami też byliśmy tacy, nie? I teraz przerwa. Ja prawie w kącie, bez słowa, one same, jak w ulu. Jak jeszcze się poprawiały, żeby utrzymać te 12 punktów. No w życiu takiej koncentracji nie widziałem u nich. Same się wybiegło, nie, wybiegać, tu, klaskać i tak dalej. Ci trenerzy mówią, nie wolno patrzeć na nikogo. Można powiedzieć, cały czas narzucają się bardzo mocno. No i było jeszcze tam rozrzewki parę minut. Klaskały, biły, utrzymały to. I weszliśmy do finału, z Ruskimi przegraliśmy potem. Potem o brąz wygraliśmy z Malezją. Do dzisiaj noszę ten medal, raczej ten sygnet za to miejsce, ale nie dlatego, że było trzecie miejsce, że nastąpił przełom w moim myśleniu. I od tego czasu poszło łatwiej. Nie miałem do tego czasu Mistrzostwa Polski, miałem Mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo. Poszło o wiele łatwiej. Czyli przekazuję swoje doświadczenie. I oczywiście mnóstwo takich sytuacji, nie? Mnóstwo. Ja jeszcze jeden przykład dam, bo to taki, żeby trafiło do nas. Jeżeli jest mój zawodnik, którego wychowałem, który u mnie grał i naraz gra w przeciwnej drużynie, przeciwko mnie, zawsze się skoncentruje aktywnie i zagra świetny mecz. Macie takie doświadczenie? Dlaczego o tym mówię? Bo to jest to, co powiedziałem na samym początku. Ja chcę, czyli sam się uaktywnia. No to prowadź go nie tylko w takim jednym przypadku, tylko go prowadź we wszystkim. Ja chcę, ja pragnę i tak dalej. Macie problemy z sytuacjami, że dzieci płaczą, krzyczą i tak dalej. Pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli chcecie, żeby poczucie wartości ich wzrastało, dajcie im szansę wyjścia z płaczu, gniewu, złości.